Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Pisanie to jej największa pasja. Zanim została pisarką, publikowała w popularnych magazynach dla kobiet, takich jak Twój styl, Elle, Pani. Stworzyła też dwa książkowe portrety Igi Cembrzyńskiej, Mój intymny świat, oraz Tadeusza Plucińskiego, Na wieki wieków amant. Cudowny tytuł. Aż zaczęły się turbulencje w jej życiu prywatnym. Na tyle silne, że trzeba było przebudować to życie. To była trudna droga do ciekawych odkryć. I zaczęły ją interesować losy kobiet, które los stawia pod ścianą, ale też ciemne strony człowieka. Od jakiegoś czasu pisze thrillery. Stworzyła serię Balsamistka, Córeczka i Tatuś. Seria czeka na ekranizację. Jej najnowsza książka to Będzie lepiej o Micy Urbaniak. Porozmawiamy o tym, że za zakrętem czasem może być piękniejsza, ciekawsza droga. Przed Państwem Magdalena Adaszewska. Witaj, wojowniczko. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Mi bardziej. Magda, słuchaj, zgodzisz się, że czasem w życiu tak jest, że za zakrętem może być nawet ciekawsza, piękniejsza droga? Tak. Teraz już o tym wiem, chociaż jeszcze 4 lata temu nie miałam o tym pojęcia. Myślałam, że jest inaczej, że ta ciekawsza droga to była kiedyś, a teraz już mnie nic ciekawego nie czeka. Przeżyłaś coś takiego, co przeżywa niemało kobiet. To znaczy, wydawało ci się, że życie jest stabilne, wszystko jest poukładane i raptem taki poważny zwrot akcji, bo mąż postanowił zmienić swoje życie, a tym samym rozwieść się z tobą. Czym to było dla ciebie? No, było to bardzo trudne, ponieważ troszkę wcześniej zmarł mój tata, ukochany po ciężkiej chorobie. I niebawem po jego śmierci mąż powiedział, że chce odejść, więc straciłam, można powiedzieć, 2 mężczyzn życia. Potem się okazało, że ten drugi tym mężczyzną życia nie był, ponieważ mężczyzna życia jest z kobietą, zostaje i stoi za nią murem, a nie odchodzi w bardzo trudnej dla niej sytuacji. A przecież była tą trudną sytuacją śmierć taty i żałoba, w której się znajdowała. Po jakim to było czasie? Chodzi mi o to, jak to się miało do czasu, w którym umarł twój tata. Czy to było zaraz po? Można powiedzieć, że tak, ponieważ mój tata zmarł przed gwiazdką, przed świętami Bożego Narodzenia, a kilka dni po świętach mój mąż powiedział, że chce odejść, także Sylwestra spędzałam samotnie. Czyli to było mocne uderzenie. 2 mocne uderzenia tak. W bardzo krótkim czasie. W bardzo krótkim czasie. To może zaczniemy od tego, kim był dla ciebie twój tato. No bo wiadomo, że jak człowiek jest już dorosłą osobą, to nie zawsze jest tak, że się utrzymuje kontakty ze swoimi rodzicami. Oni już nie mają takiego wpływu na nasze życie. Jak było w waszym przypadku? Ja byłam z tatą bardzo związana. Zawsze jest tak, że ten tata, ojciec, to jest pierwszym mężczyzną w życiu kobiety, dziewczynki, prawda? To jest taki wzór, którego ta dziewczynka mała jest zapatrzona i on tak naprawdę wpływa na budowanie męskiego świata, prawda? W oczach dziewczyny, dziewczynki, dorastającej dziewczyny. Mój tata był dużym, moim ogromnym autorytetem dla mnie. Był też autorytetem dla wielu moich kolegów i koleżanek w Koninie, gdzie się wychowałam, gdzie mieszkaliśmy, ponieważ tata był profesorem historii w liceum i był dość znaną postacią. Taką charyzmatyczną, powiedziałabym. No i dla mnie był ważnym mężczyzną. Zawsze wiedziałam, mogliśmy nie rozmawiać miesiąc, 2 miesiące ze sobą, ale zawsze wiedziałam, że jak mam jakiś problem, mogę się do niego zwrócić i on będzie służył mądrą radą. No, ale niestety zachorował poważnie. Tak.
Czy ty towarzyszyłaś mu w tym ostatnim okresie życia? Tak, tak. Podczas jego choroby, która trwała 1,5 roku, opiekowałyśmy się z nim, z siostrą moją na zmianę. No a w ostatnich dniach ja byłam przy nim i byłam przy jego śmierci sama z nim, co było dla mnie takim bardzo mocnym przeżyciem. Ale też jestem za to bardzo wdzięczna, że mogłam tego doświadczyć, ponieważ mogłam mu za wszystko podziękować, za to, co dla nas zrobił, dla naszej rodziny, dla mnie, za to, kim był. I jestem wdzięczna za to, że mogłam mu towarzyszyć w tej ostatniej jego drodze, bo myślę, że on to czuł, że ja jestem. Łatwo było to zrobić? Nie, ale byłam wtedy na takim etapie i w takim dziwnym stanie, ponieważ ja już wcześniej wypłakałam wszystkie łzy, które wiązały się z chorobą taty i z tym, że wiedziałam, że on odejdzie, że to jest ostatni już jego etap, że będąc z nim sam na sam przy jego odchodzeniu rzeczywiście i przy jego śmierci, czułam taki spokój w sobie. Może to jest ta ostatnia droga, pożegnałam go, on odchodzi, już jest gdzie indziej. A ja mogłam zrobić dla niego to, co uważałam za najlepsze, tak? Dałam mu to, co miałam najlepszego. Czyli obecność. Obecność, tak. Ale jak rozumiem, dla siebie też to zrobiłaś. To, co dla ciebie też musiało być bardzo ważne. Tak, tak. No, że mogłaś być z nim do końca. Słuchaj, a czy on był świadomy? Pod koniec już nie, nie. Ale tak jak powiedziałaś, czułaś, że on... Tak. Że on wie, że on... Że on wie, że... Że czuje, że jesteś... Tak. I co? Czy to było tak, że ty byłaś tak bardzo zajęta ojcem, że zapomniałaś o mężu i mąż wtedy stwierdził, że czuje się zaniedbany i postanowił odejść? Czy też było to coś zupełnie innego? Mi się wydaje, że gdzieś nasze małżeństwo zaczęło się psuć dużo wcześniej. Wiadomo, w każdym związku pojawiają się kryzysy. Ważne jest tylko to, żeby te kryzysy pokonywać, umieć je pokonać. Widocznie... U nas, między nami, nie starczyło takiej, nie wiem, siły, motywacji, żeby gdzieś nad tym zapanować, pokonać. No i w końcu mąż zadecydował, że odchodzi. Ale tak jak powiedziałam na początku, że teraz już wiem, że nie był to mężczyzna, który był mężczyzną mojego życia, bo mężczyzna życia zostaje mimo wszystko i robi wszystko, żeby naprawić, prawda? Mhm. Żeby małżeństwo, żeby związek naprawić. Tak, żeby dowitalizować, tak, bo czasem siada, dlatego że trudno, żeby nie siadał po latach, prawda? Oczywiście. Ale można różne rzeczy zmienić w tej swojej relacji, nie? Właśnie. Ponieważ ja chciałam wszystko naprawić. On już nie chciał. Czyli można powiedzieć, że się tego spodziewałaś? Właściwie nie. Nie spodziewałam się, aż tak, nie, nie. Słuchaj, jak ty się z tym czułaś? No bardzo źle, bardzo źle. No tak powiem tak po kobiecemu. Czułam się, nagle poczułam się beznadziejną osobą. Brzydką, niewiele wartą, bo skoro mężczyzna chce odejść, no to znaczy, że nie jestem na tyle, nie wiem, atrakcyjna, ważna, żeby jednak zostać i ratować związek. No zbliżał się Sylwester. Mieszkaliśmy w domu pod Warszawą jeszcze wtedy. Mąż wyjechał, córka poszła do swoich przyjaciół. Natomiast ja sobie wynajęłam pokój w Warszawie w hotelu. No w hotelu, tak. Przyjechałam z małą walizeczką. Kupiłam sobie szampana. Zrobiłam sobie spacer traktem królewskim do Starówki, na Plac Zamkowy. Pokręciłam się po Nowym Świecie, po krakowskim przedmieściu. To są moje ukochane miejsca w Warszawie. Wszędzie widziałam grupy ludzi na kolacjach, pary. No wiadomo, sylwestrowa atmosfera, a ja byłam sama. No trochę się katowałaś. Ale jednocześnie było mi to potrzebne. Takie uspokojenie. Zresztą no, ta śmierć taty. Nie wyobrażałam sobie, żebym mogła iść gdzieś do znajomych na imprezę, prawda, na prywatkę. Chciałam pobyć sama ze sobą, wszystko przemyśleć, pomyśleć o sobie, o tym, co mnie czeka. No i tak się stało. Tak pobyłam sama ze sobą. Było mi dobrze. Było ci dobrze, tak. Ale na tyle dobrze, żeby, nie wiem, żeby już zapomnieć o tym, co cię spotkało? Czy już byłaś uspokojona? Czy już nie bolało? No bo to minęło raptem kilka dni. Nie. Ja się tak wyciszyłam. Uspokoiłam się. Natomiast ból przyszedł po pewnym czasie. Kiedy do mnie tak naprawdę dotarło,
że to jest koniec naszej, no powiedzmy, rodziny, tak? Bo to jest rozpad rodziny. Właśnie. To nie tylko rozwód pomiędzy mną a mężem, ale to jest rozpad rodziny. Bo to było, przecież tu była córka, która miała wtedy 15 lat, pies, który kochał nas wszystkich, dom urządzony pięknie pod Warszawą, ogród, w którym miałam swoje sosny, ptaki, kwiaty. A nie mogłaś tam zostać? Zbudowane życie. Nie mogłam, ale też nie chciałam. Uznałam, że lepiej, jeśli mam rozpocząć życie rzeczywiście od nowa, to musi być nowe miejsce. Nowe miejsce z nowymi meblami, z nowymi dekoracjami. Taka nowa podróż. Ja nawet pozbyłam się prawie wszystkich ubrań. Tak. Naprawdę? W tej to chwili nie tylko mebli, ale i garderoby? Nie, tak, garderoby, biżuterii nie mam. Ten, którą dostałam chyba nie oddałaś. Od męża. Sprzedałaś, mam nadzieję. Sprzedałam. Tak. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby nosić rzeczy, które dostałam od mężczyzny, który ode mnie odszedł. Który cię zostawił w bardzo trudnym momencie bardzo życia. Trudny. Tak, to w ogóle to nie. Sprzedałam, porozdawałam. Mam czyli wszystko nowe w szafie. Słuchaj, czyli jednak w życiu potrzeba trochę teatru. Tak. No, żeby to jakoś rytualnie załatwić sprawę też, nie? Tak. Tego przejścia albo tego odcięcia się. Tak, tak. Ale wiesz, co jest ciekawe w tym, co mówisz? Że ty mówisz o tym, że poczucie własnej wartości mocno osłabło, że no, nie myślałaś o sobie najlepiej, a nawet bardzo źle, ale nie mówisz, że źle myślałaś o nim, no bo mówisz bardzo oględnie, że cię zawiódł, no ale co? Nie było złości, nie było wściekłości, nie było, albo nie wiem, może ja bym sobie wyobrażała, że można chcieć zatrzymać, że jednak, wiesz, zaszantażować, jakiś fortel wymyślić, żeby jednak został. Czy takie ruchy nie przychodziły ci do głowy? Nie, nie, nie. Byłam rozżalona, byłam zrozpaczona, bo widziałam rozpacz córki i próbowałam ratować naszą rodzinę dla niej, żeby ona miała ojca, bo ona bardzo go kochała, była z nim związana i mówiła mi, że nie wyobraża sobie naszego życia bez taty. Była we mnie złość, wściekłość, było mnóstwo różnych emocji, przeżyć, uczuć, jakaś taka bomba uczuciowo-emocjonalna, ale nie, absolutnie nie próbowałam w żaden sposób zatrzymać go jakimiś, nie wiem, fortelami, sztuczkami, nie. Ja w ogóle zaczęłam czytać sporo różnych mądrych książek, rzeczy, oglądać filmy bardzo fajne, takie budujące. Takie na temat. Tak, przepraszam, o kobietach dla kobiet. Przeczytałam wtedy takie fajne, mądre zdania, że jeśli ktoś chce odejść z twojego życia, to pozwól mu to zrobić, bo to znaczy, że tak ma być, że to nie jest człowiek dla ciebie, że jego rola w życiu się skończyła. Był na pewnym etapie i widocznie już tak ma być, że go nie będzie, że tej osoby już w życiu nie będzie. Ale wiesz, miałaś taką potrzeby, słyszę, żeby szukać historii podobnych do twoich, żeby szukać mentorek. Tak. Wspominasz o Sharon Stone, o Meryl Streep, które no, dały ci takie paliwo, albo właśnie motywację do zmiany, albo do motywację do tego, żeby lepiej o sobie pomyśleć. Tak, tak. I to jest w ogóle fantastyczne, że każdy dzień przynosił coś nowego. Zaglądałam chociażby, nie wiem, na Facebooka, czy na różne portale internetowe i przychodziły do mnie właśnie takie bardzo mądre cytaty. Nagle się pojawiał cytat, jakaś myśl na dzień. Okay. Taka magia zaczęła takie, się. Takie odkrycia i takie olśnienia. Tak. Olśnienia i odkrycia. Mhm. I bardzo często było tak, że miałam w głowie jakieś pytanie, jakąś taką wątpliwość. Myślałam sobie zaraz, co to będzie dalej. I przychodziła jakaś odpowiedź jakiejś fajnej, mądrej myśli, że trzeba zrobić to, to i tamto, że nie należy się poddawać. No i słuchałam mądrych kobiet, mądrych przyjaciółek, które bardzo mnie wspierały, pomagały mi. Czy nie byłaś w tym sama? Nie, nie, nie byłam w tym sama. A nie było ci wstyd? Często towarzyszy kobietom wstyd. Nie chcą o tym mówić, zamykają się w sobie. Nie, 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 absolutnie nie. Nie czułam, nie miałam tego uczucia w sobie. Że poniosłaś tak, porażkę. Tak, tak. Czyli nie było takiego myślenia. Nie, nie, absolutnie. Słuchaj, a właśnie te wspólnoty kobiece, ta energia kobieca, powiedz coś o tym, jak to jest
ważne w tych przełomowych, trudnych momentach życiowych. Bo nie wszystkie to mamy. I czasem w takich właśnie dramatycznych momentach jesteśmy sam na sam ze sobą i się pogrążamy w tym swoim bólu, nieszczęściu. Tak, kobiety boją się mówić, wstydzą się, tak jak powiedziałaś, Aniu, nie chcą, ukrywają. To jest najgorsze, co możemy sobie zrobić. Myślę, że trzeba być otwartą osobą. Trzeba mówić o, zwłaszcza jak ma się przyjaciółki, tak, bliskie osoby, trzeba powiedzieć. Wtedy one, te, które są oczywiście prawdziwymi przyjaciółkami, to zostają i pomagają, i wspierają. I to jest niesamowita energia. Trzeba umieć brać to, co ktoś ma do zaoferowania. Niewiele kobiet to potrafi, bo my jesteśmy najczęściej zadaniowe, to my dajemy. No tak. To my dajemy, to my musimy coś zrobić, to my, to my, to my. Trzeba nauczyć się też brać, jeśli ktoś chce pomóc, ma coś do dania. I to jest bardzo piękne, bo potem można pomóc tej osobie też. I to jest taka wymiana energii, wymiana tego wsparcia. To jest piękne. Bardzo często kobiety rywalizują ze sobą. Ja nigdy tego nie rozumiałam. Rywalizują, nie lubią siebie, zazdroszczą sobie, wbijają sobie noże w plecy. Nie, kobiety powinny się wspierać, powinny sobie pomagać. Ta kobieca energia powinna być bardzo mocna. Bo ta rywalizacja, to ściganie się w zasadzie jest przeciwskuteczne. Oprócz tego, że bezproduktywne, miejsce jest na każdą z nas. Lepiej sobie dawać, niż próbować zabierać, bo i tak nie zabierzemy tego, co byśmy chciały od innej, prawda? Jak tłumaczyłaś to córce? Moja córka jest bardzo mądra. Czasami mam wrażenie, że jest mądrzejsza ode mnie. Dojrzała dziewczyna. Właściwie ona wszystko rozumiała. Ona wszystko rozumiała i w niej był tylko ból. Ból, no tak, rodzice się rozstali, więc dziecko zawsze cierpi, kiedy rodzice się rozstają. My bardziej rozmawiałyśmy o tym, co będzie, coś zrobić, żeby przestała płakać, przestała cierpieć, jak temu zaradzić. Bardziej jakby w tym kierunku, żeby iść do przodu, żeby nad pewnymi rzeczami zapanować, nauczyć się żyć inaczej. Zaprotowałaś się pomocą psychologiczną, psychoterapeutyczną? Nie. Pracowałam nad sobą ja sama bardzo mocno, każdego dnia, systematycznie. To przyniosło efekty, tak bardzo się umacniałam. Zaczynałam wierzyć w siebie, no i rosłam jako człowiek, jako kobieta, odkrywałam swoją kobiecość od nowa. Czyli, i siebie jako człowieka. Widzisz, czyli jednak ten kryzys to zawsze jest też jakaś szansa, prawda? Tak. Na to, że się coś więcej zobaczy i czegoś więcej o sobie dowie. Tak. To jest niesamowite, ale widzisz, często jest tak, że w tej rozpaczy zamykamy się na to, na tę wiedzę i na te olśnienia. Ty miałaś otwartość. Tak. Tak. Taki masz charakter, czy też znowu ktoś cię zainspirował? Ja myślę, że mam taki charakter. Ja nigdy w życiu się nie poddawałam. Każdy z nas ma różne sytuacje życiowe w różnych etapach i ja zawsze szukałam rozwiązania. Zawsze szukałam rozwiązania. Nigdy nie było tak, że położyłam się i wstałam po roku z łóżka. Nie, szukałam rozwiązania. Trzeba coś zrobić, trzeba zaradzić, trzeba iść do przodu. Nie można się poddać. I tutaj było podobnie. Ja zajmowałam się sprzedażą domu i sprzedażą mebli. Wzięłaś to na siebie? Wzięłam to na siebie. A dlaczego? Ale to było... Nie, tak jakoś... Tak wyszło? Tak wyszło. Mąż powiedział, że on się nie będzie tym zajmował, więc ja. Ale to było niesamowite doświadczenie i jestem za to wdzięczna. Ponieważ, dlaczego? Ponieważ przyjeżdżały kobiety, niezwykłe kobiety, samotne, kupowały meble. Każdy opowiadał mi swoją historię. Niesamowite. To było takie magiczne. Była taka potrzeba. Tak. Opowiadały mi swoje historie, pomagałam im pakować te jakieś biurka do samochodu, przewiązywałyśmy sznurkiem, one odjeżdżały. I na koniec przyjechał mężczyzna, to był ostatni dzień przed wyprowadzką z tego domu. Zostały meble, takie meblościanki. Nie wierzyłam, że ktoś to kupi. I przyjechał mężczyzna, który najpierw oczywiście zadzwonił, zapytał, czy te meble jeszcze są. Tak, oczywiście są. Przyjechał. No i zaczął też opowiadać swoją historię. Powiedział, że 10 lat wcześniej rozstał się z żoną. Synowie go prosili, żeby nie odchodził. On jednak odszedł i każdego dnia żałuje tej decyzji. Więc to było tak, ja
uznałam to, że to jest taka klamra tej mojej historii, tej całej wyprowadzki, rozstania. Że to nie ty będziesz ofiarą tego rozwodu. No właśnie, czyli jak rozumiem, ten mężczyzna już nie mógł wrócić. Nie, nie mógł już wrócić i jak mi to o tym opowiadał, to miał łzy w oczach. Mojemu byłemu mężowi życzę jak najlepiej, nikomu nie życzę źle, no ale gdzieś tam ta klamra, prawda, tutaj była bardzo taka dla mnie znacząca i mocna. Tak. Macie kontakt? Tak, tak, mamy kontakt, no, mamy kontakt, no bo mamy córkę, więc... Tak, pewnie ciekawa jestem, co sobie myśli, jak widzi, jak sobie świetnie poradziłaś. Mój był mąż gratulował mi wczesnemu sukcesów, życzył wszystkiego dobrego, to było niedawno, także jest to bardzo miłe, ja również życzę mu też sukcesów i wszystkiego dobrego. Grzeczna dziewczynka. Jak poradziła sobie córka? Co ukoiło jej ból? I po jakim czasie się to stało? Bo jednak, wiesz, nawet jak rozmawiałyśmy o twojej najnowszej książce, o tej książce Będzie Lepiej, opowiadającej historię Miki Urbaniak, tam sporo miejsca poświęciłyście na ten czas, kiedy rodzice się rozwodzili. Mika była wtedy młodsza niż twoja córka, ale jednak dużo tam było żalu i takiego przekonania, że to zaważyło na jej życiu. I właściwie można powiedzieć, że zdestruowało to życie, że konsekwencje ona odczuwała jeszcze bardzo, bardzo długo. I bez oporów mówiła o tym, że to było złe i że miała żal do ojca, że zostawił rodzinę. Moja córka też ma żal do ojca, że zostawił rodzinę, że nie powalczył o rodzinę, tylko odszedł. No to żal w niej jest cały czas. Ale no siłą rzeczy ona zaczęła dorastać, tak? Ma teraz 19 lat. Chodzi do nowej szkoły, po liceum, ma swoje zajęcia, swoją grupę przyjaciół. Ma świetnego chłopca. Także Alena i Daniel. Okay. Tak, to moje dzieci. To teraz masz dwójkę. Chłopca, tak, bardzo opiekuńczego, więc to jest też bardzo ważne, że ten chłopiec taki jest bardzo opiekuńczy, ma bardzo dobry charakter i widzę, że ją kocha. Także to jest bardzo cenne. No, a córka rozwija się, tak? Ona już teraz rozwija się zawodowo. Wchodzi do międzynarodowego studium Dziewulskich, charakteryzacja filmowa i wizaż, więc tak, to jest jej taka pasja ogromna. Widziałam kilka zdjęć, ale nie wiedziałam właśnie, dlaczego takie, ale gdzieś tam kojarzyłam to z taką branżą. Pomyślałam sobie, że może się tym rzeczywiście interesuje. Tak. No dobrze, czyli ona też zobaczyła, że matka sobie poradziła. Tak. Bardzo ważne. Nie. Tak. I właśnie na tym mi zależało, żeby ona widziała swoją mamę silną. Mamę, która sobie poradziła, która idzie w życiu dalej i do której wszystko przychodzi. Do której przychodzą dobre, nowe zdarzenia i nowi ludzie wspaniali. No właśnie, Zoja, co trzeba zrobić, żeby przychodziło to nowe i nowi ludzie? Jak myślisz, co jest tajemnicą sukcesu? Zmienić swój sposób myślenia. Ale o świecie, o sobie? O sobie, przede wszystkim o sobie. O sobie, pozbyć się negatywnych myśli, pozbyć się tego marudzenia, które ma się w sobie, tego negatywu, myśli w rodzaju, w stylu nie, to nie dla mnie, nie uda mi się, to i tak nie ma sensu, bo i tak tego nie, to i tak nie przyjdzie, tak? Nie. Może przyjść do życia wszystko, czego zapragniemy. Trzeba tylko myśleć o sobie dobrze. I to nie jest jakaś megalomania. I to nie są też slogany. Nie. To jest taki zdrowy egoizm i taka zdrowa, fajna miłość do siebie. Pokochanie siebie. Pokochać siebie. I wiesz co? Też tak sobie myślę, że kobiety często do pewnego momentu w swoim życiu żyją życiem dziecka, męża, albo generalnie rodziny. No i teoretycznie bardzo dobrze. O ile nie wiąże się to z tym, że swoje potrzeby, swoje marzenia, swoje dążenia, swój potencjał zostawiają gdzieś tam na marginesie życia. Najczęściej zostawiają.
Najczęściej zostawiają, tak. No nie. Tak, wszystko jest ważne, a ja na końcu. A ja na końcu. A potem nie ma już czasu na to, żeby coś zrobić, bo jest koniec dnia i jest się bardzo zmęczoną, tak. Prawda? A potem, jak się okazuje, że on odchodzi i wszystko zostaje na mojej głowie i ja muszę teraz ogarniać życie sama, to czasami brakuje mocy albo jakiegoś tam przygotowania, no bo nie żyło się tym swoim życiem, tylko... Tak. Cudzym życiem, tak, nie? Tak. Słuchaj, a jak ty sobie poradziłaś właśnie tak materialnie, tak życiowo? Bo wiem, że byłaś dziennikarką, ale freelancerką, że w zasadzie mogłaś pisać, ale nie musiałaś, bo ten byt mieliście zapewniony, mąż to gwarantował, tak, prawda? Tak, tak. Więc nie było w tobie takiej determinacji, jeżeli chodzi o to zarabianie pieniędzy na życie. A tutaj jednak nie mogłaś długo żyć ze sprzedanego domu, czy tam ze sprzedanej połowy domu, no prawda? Tak. Jak tutaj sobie poradziłaś? Muszę przyznać, że mąż bardzo zabezpieczył córkę. Kobiety często zmagają się z tym, że mężowie nie płacą alimentów, prawda? No wiadomo, wiemy, znamy różne sytuacje, natomiast w naszym przypadku było inaczej. Mąż bardzo pomagał i pomaga cały czas córce. Alimenty są bardzo wysokie, więc nie miałam jakby tutaj tego rodzaju problemu. No natomiast ja musiałam gdzieś tam zacząć coś robić, pisać. Odnowiłam dawne kontakty. Zaczęłam jako freelancerka pisać różne rzeczy tu i tam. I jakoś tak poszło, tak? Poszło. Poszło. Bo wiedziałaś, że chcesz pisać. Tak, bo wiedziałam, że chcę pisać. Zawsze to lubiłam. Pracowałam przecież jako dziennikarka pisząca przede wszystkim. No i tak sobie pomyślałam, żeby iść w tym kierunku dalej, dalej się rozwijać. Ale najpierw napisałaś dwie książki, można powiedzieć dokumentalne, bo to były wywiady rzeki ze znanymi ludźmi, z Igą Cembrzyńską i z Tadeuszem Plucińskim. To były fakty, to był dokument. Natomiast w pewnym momencie zaczęłaś pisać thrillery. Jak do tego doszło? Do pisania thrillerów namawiała mnie Magda Mazur, redaktor naczelna wydawnictwa Harde, ale to już wcześniej, kilka lat wcześniej. Natomiast wtedy ja nie byłam na to gotowa i jakoś tak nie wierzyłam w to, że mogę thriller napisać, chociaż bardzo zawsze lubiłam thrillery czytać i oglądać. Bardzo mnie zawsze interesowała ta, jak jest zbudowana akcja, intryga, bohaterowie. Ciekawiło mnie to. No i przyszedł taki czas, że Magda ponowiła swoją propozycję, to było półtora roku temu, ponad. Wróciła do tematu thrillerów. No. I ja to już przyjęłam, zgodziłam się, czułam się już silniejsza, stwierdziłam, że jakby uznałam, że mogę się podjąć takiego wyzwania, bo to było dla mnie ogromne wyzwanie. I Magda powiedziała, że mam wymyśleć po prostu sobie temat książki. No i wymyśliłam balsamistkę. Przeczytałam kiedyś wywiad z balsamistką, dziewczyną młodą, która przejęła zakład po ojcu swoim i balsamuje, przygotowuje ludzkie ciała na tę ostatnią drogę, na drogę pożegnania. Przeszedł mnie dreszcz. Serio, ciągle, słuchaj, ciągle mnie przychodzi. A przecież też jestem po lekturze, może nie całej trylogii, tylko akurat córeczki, bo od tego zaczynam. No to jest jednak mocna rzecz. Uczynić sobie bohaterkę z osoby, która wykonuje taką profesję. I słuchaj, no i co, nie bałaś się? Nie. Nie. Nie bałam się. I w tych thrillerach, tej całej serii zależało mi na tym, żeby pokazać ludzi. Ludzkie losy, ludzkie traumy, bo każdy z bohaterów ma za sobą przeszłość. Tak. Niełatwą. Niełatwą. Tak. Tak. To są książki też o ludziach. No, takie psychologiczne mocno też. Tak, właśnie. No, jednak ta przeszłość waży bardzo. Dostajemy nie tylko bagaż genetyczny, ale też taki bagaż biorący się z wychowania, z tych razów, które dostajemy od życia jako dzieci. Czy mogłabyś zdradzić kilka takich mechanizmów psychologicznych, które występują w twoich książkach? I dlaczego akurat poszłaś w tym kierunku? Dlaczego akurat takie postaci? Dlaczego takie historie? Dlaczego ta przeszłość? Dlaczego ta
No, to okrucieństwo takie. Poznałam w moim życiu wielu ludzi z naprawdę z dużymi obciążeniami, które nieśli przez całe życie jako bardzo ciężki bagaż z dzieciństwa. I myśląc właśnie o tych historiach, które miałam opisać i o bohaterach, tak sobie budując tych bohaterów wcześniej, w swojej głowie, potem na papierze, zależało mi na tym, żeby stworzyć ludzi, stworzyć bohaterów, którzy nie będą tacy płascy, tacy, żeby każdy miał rzeczywiście jakiś taki problem, który usiłuje rozwiązać, z którym coś chce zrobić, przed którym ucieka, ale w jakimś momencie życia musi wrócić, żeby się z tym rozprawić. Tak, żeby się z tym zmierzyć. Zmierzyć, bo myślę, że nawet jak się na wiele lat zamiecie coś pod dywan, to trzeba potem i tak się z tym zmierzyć w życiu. Prędzej czy później to do człowieka wróci. Może to wynikało z tego, że byłam po tym rozstaniu z mężczyzną i gdzieś tam może w swojej głowie też to wszystko próbowałam zamieść, żeby łatwiej mi się żyło. Ale jednak tego nie da się zrobić. Z tym musiałam ja się zmierzyć w pewnym momencie. Z tym, że zostałam sama i musiałam sobie pewne rzeczy w głowie poukładać, kim ja jestem, dojść do tego, kim jestem, kim chcę być, co będę robić, z czego będę żyła, jak będzie wyglądało moje życie, jak mogę je sobie ustawić, ułożyć od nowa. To jest niesamowite wyzwanie. I myślę, że dlatego, stąd była ta moja taka, wynikała moja potrzeba zbudowania postaci, które z czymś się mierzą, które muszą wrócić do zamiecionych pod dywan problemów i traum. Czy zgodzisz się z tym, że zło nie bierze się z niczego, że ktoś czyni zło, ponieważ kiedyś doznał zła? Taka jest prawidłowość? I tak, i nie, bo znam osoby, które doznały ogromnego zła, a jednak nie czynią tego zła, prawda? Tak. To jest... I nawet takie masz bohaterki, że rzeczywiście mogłyby odreagowywać w destrukcyjny sposób i krzywdzić innych, bo same były krzywdzone, a jednak tego nie robią, a inni robią. Tak. Ciekawe, od czego to zależy? Ja myślę, że w każdym człowieku gdzieś jest jakieś pokłady mroku i zła. My jesteśmy istotami bardzo wielowymiarowymi i myślę, że z każdego człowieka można to zło wydobyć i uruchomić. Ale to od nas samych zależy, czy na to sobie pozwolimy, czy pójdziemy w tym kierunku, czy nie. Bo jak popatrzymy na różne historie świata, bardzo często sobie zadajemy pytanie, jak to w ogóle było możliwe? Dlaczego ta grupa ludzi poszła za tym człowiekiem, prawda, za fanatykiem? Jak to się stało? Tak. No widocznie ten człowiek uruchomił w nich to, co mieli złego, tak? Tak. Mówi się, że jest w nas dobry i zły wilk. Tak. I właśnie być może to zależy od tego, co nas w życiu spotyka, kogo spotykamy w tym życiu, prawda? I czasem możemy spotkać kogoś, kto uruchomi w nas tę czarną stronę, nie? Tę ciemną stronę. I powiedziałaś gdzieś, że zafascynowały się te wątki właśnie ciemniejsze. Zainteresowałaś się bardziej ciemną stroną człowieka, bo ona jest, nie ma co udawać, że jej nie ma. Jakie jest twoje zdanie na temat thrillerów, literatury tego typu? Czemu ona właściwie ma służyć? Czy to służy wyłącznie rozrywce, jakiemuś odreagowaniu? Czy jeszcze czemuś? No są thrillery czy kryminały, które służą wyłącznie rozrywce. To jest fajny taki śledczy, przystojny najczęściej. Uwielbiam. I historia do rozwiązania. I to jest fajne. I oglądamy to i trochę się boimy. Prawda? I czekamy na zakończenie, na ten najlepiej, film. Najlepiej, żeby to dobro zwyciężyło, oczywiście. Tak, oczywiście. Mm-hmm. Żeby dobro zazwyczaj zwycięża. Tak. Natomiast są też thrillery, które pokazują różne właśnie strony człowieka i ja zawsze jestem tym zafascynowana. Żeby pokazać tę złożoność. Tę złożoność. Mm-hmm. Mm-hmm. Słuchaj, napisałaś w rok i troszkę trzy książki. Zaczęło się od Balsamistki, potem jakby cofnęłaś się trochę i napisałaś Córeczkę i teraz za chwilę światło dzienne ujrzy trzecia część, czyli Tatuś. Tak.
Jak ty to zrobiłaś, że napisałaś 3 książki tak szybko? Co to jest, że to po prostu siadasz i to cię tak pochłania, że piszesz jak szalona? Jak się ten proces twórczy w twoim przypadku odbywa? Rzeczywiście szybko. Teraz sobie uświadomiłam, że bardzo szybko. No tak jakoś poszło. No, proces twórczy. Najpierw to jest w głowie. Wszystko powstaje w głowie. Przychodzi taki moment, że wiem, że już powinnam usiąść i pisać, bo nie zdążę, bo mam termin oddania. Aha, czyli co? Ale nie siadam jeszcze, nie jednak, siadam. Jednak, ty też tak, masz, też tak, że umysł robi wszystko, żeby cię od tego odciągnąć. Odciągnąć. I potem przychodzi taki, taka jakby ostatnie chwile, kiedy siadam i piszę. Okay. I to jest już leci. Non-stop. To jest non-stop, bez wychodzenia z pokoju. Do samego końca. A rozrysowujesz to? Pamiętam, kiedyś robiłam wywiad z Tomkiem Sekielskim. Chyba po premierze jego pierwszej książki pod tytułem Safe, którego akcja notabene działa się na Podlasiu, a to jest moja druga ojczyzna i jego notabene też. On też się przeniósł nad Bóg. I pamiętam, zapytałam go o to samo co ciebie i on mówi, że zamykał się w swojej kawalerce warszawskiej i tam rozrysowywał sobie te wszystkie, nie wiem, wątki, akcje i tak dalej. Czy ty też sobie tworzysz takie konstrukcje, zanim wypełnisz je treścią, czy po prostu płyniesz, słowa cię niosą? Też tak mam i oczywiście wszystko sobie wypisuję, rozpisuję w punktach, ustawiam bohaterów, fabułę, co po kolei, zapisuję kto, ponieważ ta moja seria dotyczy różnych jakby lat, tak, różnych dekad. Coś się wydarzyło 20 lat temu, teraz 10 lat temu, więc ja musiałam sobie to wszystko pospinać. Ci bohaterowie, którzy wtedy byli mali, teraz ile mają lat, wszystko to ułożyć. Więc mam wszystko rozpisane, tak, oczywiście takie rzeczy, tak, i zaplanowane, ale w trakcie pisania przychodzą do głowy oczywiście nowe pomysły. Nowe pomysły, tak. Tak, nowe jakieś, coś zainspiruje. Ja często piszę w kawiarniach, gdzieś coś usłyszę, albo w pociągu. Co bardzo lubię. Kawałkami, jak kawałkami, rozumiem. Tak. Mhm. Coś usłyszę, ktoś coś powie i to mnie akurat zainspiruje. No nie, jednak nie, jednak troszeczkę tu zmienię. Aha. Nie będę się sztywno trzymać planu. Tak, bo tam budujesz postaci nie tylko tych złoczyńców, ale też właśnie detektywów, detektywek, tak, prawda? Te wszystkie postaci mają cechy współczesnych ludzi i takich bardzo, bardzo na czasie. To jest taka dodatkowa wartość w ogóle tych książek, że one pokazują aktualne trendy społeczne, trendy, jeżeli chodzi o styl życia, preferencje. Także to też jest taki zapis momentu dziejowego, prawda? Tak, taka książka, więc to na pewno musi wynikać z jakichś obserwacji w tych kawiarniach i pociągach. Można czasami rzeczywiście wiele inspiracji złapać. Tak. Słuchaj, jeden z takich bardzo bolesnych wątków w twoich książkach to jest wątek molestowania seksualnego przez najbliższe osoby. No to są bardzo mocne sceny w twoich książkach. Boleśnie przejmujące. Dlaczego ci zależało na tym, żeby akurat o tym pisać? Ponieważ wiem, że dzieci cierpią. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, co dzieje się w naszym domu, bloku, za ścianą. Dzieci nie potrafią powiedzieć o tym. Nie wiedzą jak, boją się, wstydzą. Bardzo często po prostu o tym nie wiemy. Co dzieje się w wielu rodzinach. I chciałam o tym powiedzieć, żeby zwrócić uwagę, żeby ludzie zaczęli może się bardziej rozglądać, słyszeć, co się dzieje wokół nich. Czasem zajrzeć w twarz temu małemu człowiekowi. Tak. Kurczę, no. Dziecko cierpi i nie mówi, prawda? Ty nakłaniasz do tego, żeby na zło reagować. Bo jednak często zamykamy oczy. Tak. I zatykamy uszy. Bo nie wiemy, co zrobić. Albo wolimy tego nie widzieć. Chcemy siebie chronić przed drastycznościami. A tu trzeba reagować. Tak. Czyli masz taką też, no nie wiem, czy misja to dobre słowo, żeby też przez to twoje pisanie uruchamiać w ludziach taką aktywność reagowania na zło? Tak, tak. Ponieważ ja kiedyś nie zareagowałam. O! Byłam bardzo młoda, byłam na studiach, mieszkałam przez jakiś czas w takim mieszkanku
jak to na studiach czasami się fajnie mieszka. Byłam świadkiem takiej sceny. Dwie dziewczynki w wieku, nie wiem, 7, 8, 6 lat zostały wystawione przez swoją matkę w piżamach na klatkę schodową. Stały i płakały. Nie miałam wtedy odwagi, nie miałam właśnie tego, tej siły takiej. Ona je wystawiła tam za karę? Chyba za karę. Stały w piżamach i płakały. I ja całe życie o tym pamiętam. Mam to w głowie, pamiętam, mam tę świadomość, że nic wtedy nie zareagowałam, nie zrobiłam nic z tym. I to ci się wyświetla niczym baner co jakiś czas? Tak, tak. Te dziewczynki są już dorosłe. Mam nadzieję, że wszystko u nich dobrze. To też jest konsekwencja twoich przeżyć, nie? Słuchaj, co sprawiło, że postanowiłaś opisać historię Miki Urbaniak? Bolesną, bardzo trudną. I zrobiłaś to tak kompletnie, w sensie całościowo, dogłębnie, ze szczegółami. Ja zawsze uwielbiałam pisać o ludziach. Mnie zawsze ludzie fascynowali. To jest właśnie to, że jak jedę pociągiem, jestem w karmie, lubię obserwować ludzi. Zawsze się zastanawiam, co ten człowiek ma w sobie, jaką ma przeszłość, co przeżył. Każdy coś przeżył. Czasem dorabiam sobie w głowie jakieś historie. Uważam, że każdy człowiek ma do opowiedzenia coś bardzo ważnego, do przekazania. Coś, co może innym ludziom też pomóc. Jeśli chodzi o Mikę Urbaniak, najpierw zobaczyłam jej obrazy, które ona zaczęła malować w czasie pandemii i wystawiała je na Facebooku, publikowałam. Bardzo mi się spodobały, wiedziałam, że dziewczyna fajna, nie ma koncertów, wymyśliła sobie nową pasję, tak, żeby coś robić artystycznego, bo to przecież jest artystka. Tak. I zaczęłyśmy korespondować. Gdzieś tam przeczytałam, że ona, ale to było tak, nie wiem, jakieś 2-3 zdania, że choroba dwubiegunowa, że gdzieś jakiś alkohol był w jej życiu. I tak zaczęłyśmy sobie właśnie też o tym rozmawiać i pomyślałam, że można historię spróbować opisać jej po to, żeby dać wskazówki ludziom, jak wyjść z nałogu, jak sobie pomóc w chorobie, jak się nie poddawać. Mhm. Bo u niej to uzależnienie od alkoholu to było jedno, a HAD, czyli choroba afektywna dwubiegunowa, to było drugie. One jedno z drugim czasem szło w parze, tak. Znaczy zazębiało się, czyli ten kryzys trwał bardzo, bardzo długo. Tak. I to było potężne. Tak. To było tak. Potężne. Potężne. To nie był epizod w życiu. Nie. I przecież to mogło się skończyć zupełnie inaczej. Tak. Mogło się skończyć bardzo tragicznie, dramatycznie. Zresztą w życiu Miki był taki moment bardzo tragiczny, dramatyczny, ale który nią bardzo mocno potrząsnął. Kiedy mi ona o tym opowiadała, to było naprawdę bardzo przejmujące. Mam nadzieję, że tą książką wielu osobom dajemy taką nadzieję, że można naprawdę ze wszystkiego wyjść, można stać pod tą ścianą, pod murem i nie móc się przez niego przebić, nie wierzyć, że się przebije ten mur i pójdzie się w życiu dalej, a jednak można to zrobić. I Mika jest tego naprawdę wspaniałym przykładem, bo miała w życiu sytuacje bardzo trudne, no ale pokonała to. Tak, sytuacje grożące śmiercią. Tak, sytuacje grożące śmiercią, po prostu, no. Pamiętam zdanie, które ty często powtarzasz, znaczy może nie często, ale powiedziałaś o nim, że je lubisz, że jest dla ciebie ważne. To jest zdanie, które ona powiedziała. Brzmi tak. Postanowiłam wszystko zmienić w momencie, gdy zrozumiałam, jak bardzo chcę żyć. Tak. Czyli musiała otrzeć się o tę śmierć, żeby zrozumieć, że zależy jej na tym, żeby przetrwać. Żeby przetrwać, tak. Że to życie jest ważniejsze, że życie jest piękne, że jednak chce żyć, prawda? Pomimo, że jej się wydawało, że nie. Wiesz, jak prowadziłam spotkanie autorskie z wami kilka dni temu, to padały różne pytania z sali później i ja miałam takie poczucie, że siedzi tam wiele osób, które może same miały podobne doświadczenia, albo ich bliscy mieli, albo mają takie doświadczenia i oni dobrze wszyscy wiedzieli, zresztą to wybrzmiało też, że nie wszystkim się udaje. Tak. To jest niebywałe, że po prostu marnują swoje życie, ponieważ zabraknie im tej motywacji. Tak.
albo jakiegoś właśnie olśnienia, albo bliskich ludzi. Tak, albo bliskich ludzi, którzy pomagają, którzy nie dają przepaść. Przepaść, zginąć ukochanej osobie. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Mm-hmm. A ta ukochana, uzależniona osoba, czy osoba w potrzebie, często mówi, nie, ja nie chcę, odczepcie się ode mnie, ja nie mam problemu. Tak. Czyli tutaj trzeba być też super obserwatorem i takim czujnym obserwatorem, żeby nie uwierzyć w tę maskę, prawda? Mm-hmm. Druga rzecz, która się stała taką osią twojego życia zawodowego, to właśnie są te losy kobiet, które stanęły pod ścianą i niektóre się odbijają, idą dalej i mają właśnie kolejny rozdział, nowy, czasem lepszy w życiu, a inne się pogrążają. Wiem, że chcesz sprawić, żeby tych pierwszych było więcej. I masz różne plany. Czy mogłabyś powiedzieć o tych planach? Tak. Z wielką przyjemnością. Wraz z grupą wspaniałych kobiet. Po przejściach. Mhm. Każda ma swoją historię do opowiedzenia. Każda po przejściach. Każda sobie poradziła. Wydobyła się z tego, wyszła. Zbudowała swoje życie albo buduje od nowa. I to jest niesamowite, niesamowita energia. I to jest wspaniałe. Podziwiam je wszystkie i kocham i uwielbiam. I jestem dumna z nich. Chcemy zrobić coś razem dla kobiet. Dla kobiet, które mają właśnie trudne sytuacje, są na życiowym zakręcie, nie wiedzą może, w którą stronę pójść, nie wiedzą, co z tym zrobić. My chcemy naszym przykładem, naszymi historiami pokazywać, że można. Że można w życiu wszystko zrobić, wszystko osiągnąć. Wystarczy, kluczem do wszystkiego jest wiara w siebie, uwierzenie w siebie, w swoje możliwości, w swoją siłę, w swoją moc, zmiana sposobu myślenia, pokochanie siebie. Od tego wszystko się zaczyna. To jest początek drogi, która może przynieść wspaniałe rzeczy. Ja wiem, tak, moje życie w ostatnim czasie to pokazuje. Przychodzą do mnie naprawdę świetne rzeczy, takie, o których jeszcze pół roku temu nawet nie marzyłam, nie myślałam, że to do mnie przyjdzie. Na przykład? Jest. Wspaniali ludzie, przyjaciele, którzy naprawdę są prawdziwymi, szczerymi przyjaciółmi. I to jest niesamowite, to jest bezcenne. Przyszła też miłość. Bardzo dojrzała, dobra, taka pełna szacunku, zrozumienia. To jest bezcenne. I chcę pokazać kobietom, że jest to możliwe. Jest to możliwe. Mhm. Nie można się zamykać na nic. Trzeba się otworzyć, trzeba wierzyć w siebie i wszystko będzie. I przyszły sukcesy zawodowe. Przecież te sprzedane prawa do ekranizacji twojej trylogii. No to jest coś absolutnie nadzwyczajnego, no bo przecież można powiedzieć, że to jest twój debiut. Tak. Akurat jeżeli chodzi o ten gatunek, prawda? Tak. Debiut i pierwsza książka, Balsamistka, odezwała się stacja telewizyjna. Mhm. To było naprawdę coś niesamowitego. Magda, słyszę kobiety dla kobiet. To wszystko jest na pewno bardzo ważne, ale to chyba nie znaczy, że odgradzacie się od świata mężczyzn, bo przecież nie każdy mężczyzna to wróg i źródło naszego nieszczęścia. Absolutnie nie. My mężczyzn bardzo kochamy. O. I chcemy ich lepiej poznać. Bardzo często jest tak, że będąc młodymi kobietami, młode kobiety na starcie życiowym, nie znają mężczyzn, prawda? Nie miały może w domu wzorców. Różne mamy, tak? Z różnych domów wychodzimy, różne mamy wzorce. Poza tym nie mamy tej wiedzy, tak? Bo nie mamy doświadczenia życiowego. My chcemy mężczyzn znać, poznać po to, żeby nauczyć siebie, jak również inne kobiety, młodsze, jak budować dobre, trwałe, wartościowe z nimi relacje. Nie każdy mężczyzna to wróg, absolutnie nie. Trzeba po prostu zrozumieć ich naturę, ich sposób wartościowania świata, sposób myślenia. Oni są zupełnie inni niż my. Nam się czasami wydaje, że oni wiedzą to, o czym my pomyślimy. Nie, oni nie zdają sobie w ogóle nawet z tego sprawy. Nawet jak o czymś mówimy, to oni nie rozumieją, o czym my mówimy, bo mają inny sposób myślenia, po prostu. No, są innymi zupełnie
typami ludzkimi. A my nierzadko, no jednak, próbujemy narzucać te wzorce życiowe. Wydaje nam się, że to, co jest dobre dla nas, na pewno będzie dobre dla nich. A naprawdę niekoniecznie. Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. Kobiety mają receptę i odpowiedzi na wszystko. Ponieważ no, mężczyźni mają też wiele do powiedzenia i też wielu mężczyzn zostało skrzywdzonych przez kobiety, bo tak bardzo często bywa. Nawet nierzadko przez własne matki. Tak, przez własne matki. Chcemy nauczyć się budować relacje z mężczyznami, jak najlepsze, zrozumieć ich naturę. I właśnie to jest wspaniałe, że jesteśmy wszystkie dojrzałe, doświadczone przez los w różny sposób. I możemy chyba lepiej zrozumieć mężczyzn. O! Tak mi się wydaje, że to pomaga w zrozumieniu mężczyzny, jego natury, jego potrzeb i tego, że on myśli całkiem inaczej niż kobieta. Tak, a my tak... mężczyzn zawsze myślimy, że on myśli, że on wie, że on wie, co ja mam na myśli. Tak. Tak. Nie wie. I on tak, tego nie wie. I tak często przykładamy tę swoją optykę do tak. jego życia, do jego tak. postępowania. A to jest tak. jednak nie dość, że inny tak. Gatunek, to jeszcze na dodatek inna osoba. Inna osoba. I no. mężczyźni, my bardzo często tego nie rozumiemy. Że jak to? A mężczyzna chce, on potrzebuje tego wejścia do jaskini swojej na chwilę, takiego troszkę odosobnienia, żeby pewne rzeczy przemyśleć, zrozumieć. Potem z tej jaskini wychodzi zupełnie inny. Odmieniony. Odmieniony. Tak. I to jest wspaniałe. Po prostu chcemy nauczyć się zrozumienia męskiego świata, męskiego punktu widzenia, po to, żeby pokazać kobietom, jak budować fajną relację z mężczyzną. Żeby jak najwcześniej kobiety zaczęły ich rozumieć. Tak. Żeby te związki, małżeństwa przetrwały, prawda? Bo to wiele to jest też od nas zależy. I żeby mogły kwitnąć. Tak. I żeby niekoniecznie tak. za każdym razem je odbudowywać, tylko żeby po prostu je regularnie, tak. sukcesywnie tak. budować. Tak, nie? Tak. Mądrze budować. Tak. No właśnie, no to fajne, tak. fajne, ciekawe, mądre. A jak fundacja się nazywa? Fundacja nazywa się Dla Kobiet. Mhm. Hasło Wspieramy Się. Okej. Okay. Tak, hasło Wspieramy Się. Już zarejestrowana? Zarejestrowana, także już będziemy teraz podejmować pierwsze działania. Mamy bardzo fajne osoby, które będą prowadzić różnego rodzaju warsztaty, właśnie między innymi z uważności. To jest bardzo ważne, żeby każda z nas nauczyła się tej takiej uważności wobec siebie, dla samej siebie, tak? Żebyśmy wiedziały, czuły, że my też mamy do czegoś prawo, że my mamy prawo do zrobienia czegoś dla siebie. Nawet jak mamy w domu kierat, w pracy kierat, musimy się znaleźć ten taki czas, który jest tylko dla nas. Jesteśmy uważne na samej siebie, prawda? Chociaż troszkę. Chociaż troszkę. Tak. Właśnie Natalia de Barbaro, którą często cytuję, mówi, no przecież można znaleźć te kilka minut, może kilkadziesiąt sekund, żeby położyć sobie rękę na serce i poczuć siebie. Chociaż przez tę chwilkę, a my nawet tego często sobie nie chcemy tak. dać, podarować. Tak, no. tak, tak, tak. Wracając jeszcze do właśnie tego pokazania kobietom, jak budować relacje z mężczyzną, to ktoś mnie kiedyś zapytał niedawno, a czym właściwie jest miłość? Jak pojmujesz, tak, miłość. I uważam, że miłość, i tego nie rozumie wiele osób, nie tylko kobiet, ale mężczyzn też, zwłaszcza na życiowym starcie, że miłość to jest też danie tej ogromnej wolności drugiej osobie. Paradoksalnie. Prawda? Tak, tak. Że z jednej strony danie wolności, ale z drugiej strony też uczenie się bycia w zależności, bo jednak związek to też tak. jest rodzaj zależności, tak. nie oszukujmy się, prawda? Ale tak. to naprawdę jedno drugiego nie musi wykluczać. Oczywiście. Skoro powiedziałaś o tej miłości, to też chciałabym ci zadać takie pytanie, myślę, że ważne dla wielu kobiet, bo kobiety tęsknią za tym, żeby no, być z kimś, mieć partnera na życie, w życiu, ale jeśli mają za sobą jakieś nieciekawe doświadczenia, to się boją. Potem zaczynają się przyzwyczajać do bycia sam na sam ze sobą, no, ewentualnie z dziećmi. Ale ten status singielki zaczyna im się nawet podobać, bo myślą sobie tak, co będę ryzykować? Właduję się w coś nieciekawego i potem będę tylko cierpieć, płakać, żałować. I przestają
się otwierać na to nowe, przestają szukać, przestają chcieć. Czy ty robiłaś jakieś założenia, czy nie robiłaś? Jak ta miłość do ciebie przyszła? Chciałaś, żeby przyszła? Czy ona po prostu spłynęła? I co myślisz o tych wszystkich naszych takich, wiesz, babskich założeniach? Nie, będę sama, lepiej nie ryzykować, po co mi to i tak dalej. Myślałam podobnie. O, jeszcze jednak. Jeszcze czasem myślałam podobnie, ale to wynika z lęku. To wszystko wynika z lęku. Kobiety, które po trudnych chwilach, po przejściach, tak powiedzmy, boją się nowego związku, chciałyby. Każda z nas. Człowiek nie jest stworzony do życia w samotności, prawda? Każdy chce mieć kogoś bliskiego, z kim można porozmawiać, przytulić się, mieć w tym człowieku wsparcie. I to jest naturalne, i to jest piękne, i to jest potrzebne, i konieczne. Ale ponieważ mamy za sobą sporo różnych doświadczeń, boimy się jednocześnie tego. Boimy się kolejnego skrzywdzenia, kolejnej sytuacji, w której będziemy zostawione, więc wolimy żyć bezpiecznie, tak? W tym swoim kokonie bezpiecznym, w którym już nikt, jeśli będziemy w tym kokonie, to już nikt nas nie skrzywdzi. Taki mamy sposób myślenia bardzo często. I ja też tak myślałam. Będę w tym swoim kokonie, już więcej nie skrzywdzona. Nie oberwę. Nie oberwę. Mam poczucie bezpieczeństwa. I już tak sobie będę żyła, będę pisać. Tak, właśnie. I będę miała swoją małą, cudowną stabilizację. Tak. I co? Ale potem przychodzi taki moment, że się kogoś poznaje, zobaczy i no i jest. I jest, tak. I gdzieś tam się okazuje, że jest. Ciągle iskrzynie. Tak. Że jest ta otwartość na nowe. Wiesz, ja mam właśnie takie koleżanki, które przestały próbować i mam też nieliczne koleżanki, które się nie poddają. I czasem widzę, że wiąże się z tym dużo wysiłku, bo jednak trzeba właśnie zrobić trochę miejsca w tym swoim życiu na nowego człowieka, nie? Tak, no tak. Tak, ale bo to jest zmiana. Lepiej jest razem? Lepiej. Bo to jest zmiana. I, okay. Ale to jest fajna zmiana. Wiesz co? Jeszcze jedno pytanie na zakończenie, bo będziemy już puentować. Tak. Co mówili, już nie czytelnicy, ale twoi znajomi, którzy cię znają, którzy mieli do czynienia z Magdą Adaszewską wcześniej, po przeczytaniu Balsamistki? Słyszałam takie pytania ze strony koleżanek i nawet ze strony też redaktor naczelnej Magdy. Skąd się to wszystko w twojej głowie bierze? No właśnie. Bo ja jestem postrzegana jako z jednej strony osoba gdzieś tam silna, która sobie poradzi w różnych życiowych sytuacjach, ale też delikatna. Tak, taka wysublimowana. Tak. A tutaj podjęłam bardzo trudne tematy, opisuję je w taki, a nie inny sposób. No takie było spore zaskoczenie, ale bardzo dobrze przyjęte były te książki i to, w jaki sposób je napisałam. Także. Bo ty z jednej strony przywalasz mocno z grubej rury, a z drugiej strony pokazujesz jednak jaśniejszą stronę życia też. Czyli równoważysz. Nie chcesz nas tak całkowicie, wiesz, pogrążyć nie. tym swoim światem przedstawionym. Nie. Jakie masz marzenia? Marzenia? Kiedyś powiedziałaś, że jak człowiek zapomina o tych marzeniach, to potem ma to bardzo poważne konsekwencje. I jak rozumiem, po tej przemianie już teraz nie bagatelizujesz tematu. Marzenia trzeba bardzo pielęgnować. Trzeba o nie dbać. Tak jak o wszystko. O wszystkie relacje. O relacje z córką. O relacje z partnerem. To trzeba bardzo się tym wszystkim opiekować i pielęgnować. Jakie mam marzenia? Przede wszystkim, żeby mieć najbliższe osoby blisko siebie, żeby wszystko nam się świetnie układało, żebyśmy mogli razem realizować i siebie, a jednocześnie nauczyć się ze sobą być, umieć to zrobić, bo to jest bardzo ważne. Moim marzeniem jest nie zabierać innym ludziom ich wolności, jednocześnie kochać, ale dać dużą wolność. Chciałabym dalej pisać, podróżować. Uwielbiam podróże, uwielbiam świat. Zawsze mnie fascynował i to bardzo mnie pociąga. No i mieć zawsze wspaniałych ludzi wokół.
Czyli ludzie, 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 tak, i ludzie. Tak. Magda, bardzo ci gratuluję twoich poczytnych książek i życzę ci, żebyś spełniała swoje marzenia, chociaż też na zakończenie powiem to, co mi powiedziała jedna z moich wojowniczek, Natalia de Barbaro, a nawet napisała w książce, że marzenia są ważne, ale ważne jest też tu i teraz, nie? Ważne jest to, jak się czujesz teraz. Jak się czujesz z sobą teraz, nie? Więc tego, żebyś się teraz czuła z sobą dobrze, też ci życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.